Jak uwolnić się od natrętnych myśli? Zapraszam. Kochani, zanim przyjdę do tematu, to chciałabym zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie codziennie zamieszczam fajne, inspirujące, edukacyjne materiały. A teraz do dzieła. Dzisiaj, kochani, taki niezbyt łatwy temat, bo na pewno taki terapeutyczno-psychologiczno wszelaki i mnóstwo dostawałam pytań na ten temat, gdyż jest to temat bardzo społecznie obecnie ważny. Myślę, że tak jest, że setki milionów ludzi na świecie, o czym pokazują badania, mają natrętne myśli, z których część jest tak bardzo zawstydzająca lub nie do przyjęcia, że o tym nikomu nie mówią, nawet przyjaciołom czy też rodzinie. I często też bardzo to ma wpływ na taką ludzką samoocenę, nie? Bo czasami mam takie wrażenie, że jeżeli to jest w mojej głowie, to jestem ja, nie? Mam na myśli oczywiście natrętne myśli, bo jeżeli już wchodzimy w takie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, to mamy natrętne myśli, a te zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne, no to już są jakby następne elementy tej układanki i z pewnością wiele z nich już po prostu trzeba poddać terapii, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, nie? I te rzeczy generalnie naprawdę terapia jest tutaj dosyć skuteczna akurat nie w tych sytuacjach, ale mówimy dzisiaj o tych niechcianych myślach, o niechcianych inkluzjach i dobre zrozumienie tego, skąd one się biorą, z jakiej funkcji mózgu pozwala nam potem jak zbudować właściwą perspektywę, żeby z tego wyjść. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że z jednej strony mamy te zaburzenia, o których mówiłam, ale też zdarza się, że czasami pod wpływem długofalowego stresu i innych takich niekorzystnych warunków zewnętrznych, czy też jakiegoś kryzysu osobistego, też zaczynamy doświadczać takich rzeczy. Więc jest naprawdę temat, uważam, że bardzo nośny, no i warto wiedzieć też, skąd pewne rzeczy się tutaj biorą. I tutaj, muszę powiedzieć, wszystko zaczyna się od tak zwanej reakcji alarmowej mózgu, którą my inaczej nazywamy reakcją na stres. W wyniku stresu wiecie, że mamy te trzy rodzaje reakcji: fight, flight and freeze, czyli mamy walcz, uciekaj albo zamroź się, tak? Czy mamy te trzy rodzaje reakcji na stres. I teraz za te reakcje alarmowe odpowiedzialne jest ciało migdałowate w naszym mózgu, które jest takiego wielkości dwóch orzechów włoskich. I ono jest po prostu takim naszym takim stróżem przetrwania. Czyli ono ciągle gdzieś tam się wiecie, mózg przez zmysły i tak dalej, ale ciało migdałowate jest po to właśnie, żeby zapewnić nam przetrwanie. Czyli o co tutaj chodzi? Cokolwiek niebezpiecznego się wydarzy, ciało migdałowate od razu to odbiera i cyk, od razu reaguje nam, mówiąc, alarmując, nie? W związku z tym to trochę jest tak, że jakby wypadł na ciebie niedźwiedź, no to dobrze byłoby, żebyś błyskawicznie spylał, prawda, uciekał, no bo od tego zależy twoje przetrwanie. No i właśnie tak się zachowuje ciało migdałowate. I ono wysyła nam dosłownie setki takich alarmów. Jeszcze mamy, wiecie, to takie uwarunkowanie ludzkiego mózgu, ten negative bias, czyli to takie negatywne postrzeganie, znowu to jest dokładnie to, że lepiej jest przetrwać widząc jednak negatywy, niż tak haha, ciesząc się i być takim beztroskim i nieuważnym w życiu. Bardzo prawdziwe. Zresztą przez wieki, wiecie, no to też bardzo usprawiedliwione takie podejście. W związku z tym on ma takie dwa rodzaje reakcji. Jest fałszywie pozytywna, czyli to jest ta dźwięczenie alarmu, gdy nie ma niebezpieczeństwa, ale z kolei milczenie w sytuacji rzeczywistego niebezpieczeństwa nazywamy fałszywie negatywną. W związku z tym to ciało migdałowate woli nam dać więcej tych takich alarmów, nawet fałszywie pozytywnych, czyli takich o nie, niż po prostu przegapić coś rzeczywiście ważnego. I teraz okazuje się, że ciało niektórych osób, ciało migdałowate, nauczyło się przez różne procesy warunkowania, czyli na przykład zobaczcie, to jak to się formuje.
Mamy u wielu osób, tutaj przeczytałam taki fragment z książki, formuje się zdolność włączania alarmów reakcyjnych na określone zwierzęta, na przykład kogoś pogryzł pies albo ktoś widział taką sytuację, przeżył duży szok i potem widzi gdzieś tam psa i od razu się włącza, no uciekamy, nie? Miejsca, tony głosu. Sytuacje społeczne, czyli na przykład w domu alkoholików tato wchodził i w specyficzny sposób trzaskał drzwiami, a potem była awantura. I do dzisiaj ta osoba na trzask drzwiami ma, nie, taką reakcję. To jest w dużym uproszczeniu taki sposób warunkowania. Środki transportu. Nawet jeśli obiektywnie nie stanowią one zagrożenia same w sobie, ale w tym jak nasze ciało migdałowate się tego nauczyło, bo ono się uczy tych reakcji, ono się uczy życia, tak? No to to stanowi zagrożenie. I dziecko nie rodzi się z lękiem, dziecko nie rodzi się z poczuciem zagrożenia, ono się tego uczy. I co innego będzie zagrożeniem w Afryce, możemy sobie to wyobrazić, nie? Co innego na Alasce. I w związku z tym też te warunkowanie ciała migdałowatego będzie inne. I dodajmy do tego, że w momencie, kiedy włącza się alarm, to my mamy tą całą, wiecie, składankę tych reakcji. Czyli żeby uciec przed niedźwiedziem, to trzeba było się ostro przestraszyć, prawda? Więc mamy to. Mamy bicie serca, mamy przyspieszone oddychanie, nie? Mamy sfokusowane myślenie. I teraz, gdy my się nauczymy bać pewnych sytuacji, to sama myśl na przykład później o ktoś trzaska drzwiami, wywołuje w nas już falę lęku. Falę lęku. I gdy my, u nas skojarzy się myśl z lękiem, wówczas ciało migdałowate zaczyna na to reagować jako na realne zagrożenie. I teraz znowu ze względu na tą funkcję przetrwania, wydarzenia lękowe, zdarzenia i myśli i uczucia są szczególnie żywo rejestrowane, ponieważ znowu co? Trzeba przetrwać, przeżyć, więc to, co nas przestraszyło, rejestrujemy szczególnie żywo. I teraz neurolodzy mają na to swoje powiedzenie: neurons that fire together, wire together, czyli dosłownie między neuronami, które są pobudzane, jednocześnie tworzą się połączenia. I tak sobie kojarzymy dwie rzeczy ze sobą, czyli bodziec z reakcją, który się bardzo mocno utrwala i po pewnym czasie, ponieważ jest to silne lękowe połączenie, które jeszcze trafia na właściwą, tutaj podatną glebę, tworzy nam się seria natrętnych myśli, które ze sobą, czy też wspomnień, które ze sobą niosą co? Tą emocję, która została do tego skojarzona, przyklejona. To jest trochę tak, jak mówimy góra, dół, czarne, białe. Nie? Mamy takie różne swoje skojarzenia. To mi się kojarzy z tym, ten zapach to mi się kojarzy ze świętami. I tutaj dana myśl skojarzona jest z lękiem i zaczyna się ona, i wtedy mamy taką serię całych fałszywych alarmów, które powodują, że cała myśl, ta myśl staje się jaka? Natrętna. To w dużym skrócie, bo w książce, z której dzisiaj Wam mówię, uwolni się od natrętnych myśli i wspomnień. To jest taka książka, zobaczcie. Jest ten mechanizm wyjaśniony bardzo obszernie, co mi się tutaj niezwykle podobało, bo właśnie zastanawiałam się często, dlaczego jest to tak popularne zjawisko i jak ono się warunkuje. I teraz właśnie dokładnie tak jest, że ono zaczyna, te myśli zaczynają żyć jakby własnym życiem przy kolejnych wniecanych przez ciało migdałowate alarmach. I teraz tak naprawdę nie ma realnego zagrożenia, tylko my czujemy te emocje, prawda? Więc tutaj jest taki podany program, jak z tego wyjść, sześciopunktowy, którym pierwszy punkt mówi: rozpoznaj. Czyli gdy mamy wiedzę na temat fizjologii powstania tego, wiemy już, że to nasze ciało migdałowate, ono przereagowuje, ono po prostu jest przeuczone, nauczone pewnego sposobu myślenia. Ja nazwałabym to programem, tak? Taki program lękowy został nam wgrany, no i te myśli wracają i ono nam wznieca te fałszywe alarmy i przychodzą te natrętne myśli, prawda? Dodam, że współczesne badania, na przykład Michelle G. Kraske, ona mówi o inhibicyjnym modelu uczenia się, który mówi o neuroplastyczności mózgu, czyli że jeżeli mamy wytworzoną taką ścieżkę lękową, to gdy obok niej wybudujemy autostradę
innych połączeń, wówczas nasz mózg przeniesie się z łatwością na tą autostradę. Oczywiście trzeba podjąć pewne sposoby działania. I tutaj w tej książce mamy właśnie taki 6-punktowy program działania, który jest, powiedziałabym, bardzo ciekawy. Ja sprawdzałam też inne, to jest 6-punktowe, powiedziałam 4-punktowe, 5-punktowe i mówi o tym, że trzeba rozpoznać, co się dzieje, stwierdzić, że to są tylko myśli, dokładnie już teraz rozumiecie dlaczego, prawda? Zaakceptuj i pozwól, wznieś się i poczuj, daj sobie czas, kontynuuj. Oczywiście pod więcej punktów odsyłam Was do tej książki, no bo wiecie, w 20 czy tam parunastominutowym filmiku na YouTubie to nie jestem w stanie o tym Wam powiedzieć, ale naprawdę bardzo warto się temu przyjrzeć, bo to są nieco inne kroki niż mamy w tradycyjnej terapii i bardzo dużo osób z takimi myślami skarży się na to, że pomimo tego, że poszli na terapię, nie uzyskali pomocy. Gdyż tutaj w tej książce też taki mam rozdział, dlaczego nic nie zadziałało i jest o rzeczach, których absolutnie wtedy nie trzeba robić. Ale jeżeli wiemy, jaka jest fizjologia tego wszystkiego, to jest bardzo ciekawe, to łatwiej jest jakby wprowadzić adekwatne działania. I teraz muszę Wam powiedzieć, że są też główne takie przeszkody, dla których nie działają różne rzeczy. I pierwsza rzecz, która myślę, że Was bardzo zainteresuje, to jest lepki umysł. I tutaj mówi się, że to jest genetyka. Mi się od razu tutaj jakby kojarzy cała sytuacja z ludźmi WWO, którzy mówią, że właśnie doświadczają takich napadów natrętnych myśli, że nie umieją wyjść z tego myślenia, że muszą to tak długo, ta betoniara pracuje i tak dalej. Myślę sobie, że to chyba jest coś bardzo podobnego, nie? Że ten lepki umysł potrafi i biegnie przez rodzinę. I to są właśnie tacy ludzie, którzy mają te genetyczne, normalnie tendencje do tego, żeby wchodzić w te natrętne myśli. Też dodam, że epizody natrętnych myśli można mieć także przy przewlekłym stresie, przy przewlekłym zmęczeniu, przy przebodźcowaniu. No to też bardzo by się wpisywało nam w obraz ludzi wysoko wrażliwych. Dlaczego też takie tradycyjne tutaj rzeczy nie działają, a działają te metody, które tutaj autorzy opisują w książce, zresztą obydwoje psycholodzy z bardzo dużym doświadczeniem. Na przykład nie działa dlatego, że podejmujemy wysiłek paradoksalny, czyli tak staramy się bardzo nie myśleć, że właśnie wtedy o tym myślimy. To jest trochę tak, jak czasami próbujemy się zmusić pod presją do jakichś działań i jest nam wtedy bardzo trudno. Im bardziej chcemy, tym gorzej nam wychodzi. No to jest właśnie wysiłek paradoksalny i w przypadku akurat nie tych zaburzeń mniej znaczy więcej. Dlatego dobrze opracowana metoda i dobrze opracowane ćwiczenia są tutaj naprawdę bardzo ważne. I trzecia rzecz, dla której bardzo trudno jest wyjść z tych zaburzeń, to jest uwikłanie. Bardzo proste jest, tak. Wyjaśnię Wam to tak. Bo zaczynamy mieć te myśli, na przykład, patrzcie, jest tak, ktoś jedzie i sobie myśli, czasami tak jest, nie, że jedziemy gdzieś tam na przykład przez most i tak przebiega taka myśl, o, a co by było, gdybym skoczył z tego mostu, nie? I większość osób po prostu puszcza tę myśl wolno i idzie dalej. U ludzi, którzy mają natrętne myśli, ta myśl będzie musi działać ciągle w głowie, nie? I wtedy ta osoba zaczyna sobie myśleć tak, Boże, czemu ja o tym tak myślę? Ja chyba mam jakieś myśli samobójcze. Ja chyba jestem zagrożeniem sam dla siebie. Nie, no może nie, ale chyba jestem nienormalny. I wtedy wchodzimy w dialog z tymi myślami i z tymi obrazami, a tak naprawdę, jak już wiemy, że to jest ten fałszywy alarm naszego układu nerwowego, ten taki fałszywie pozytywny, no to wówczas nie ma co w ogóle z tym dyskutować, tylko mówimy, aha, to jest ta myśl, nie? No i nie podejmujemy z nią dyskusji. W momencie, kiedy wchodzimy w dyskusję i tam o tym te punkty, o których Wam mówiłam, między innymi mówią, no to umarł w butach, no bo jak się zaczynamy na tym koncentrować, to jeszcze bardziej narasta. Tak jak paradoksalne działania też właśnie przeszkadzają temu, bo to jest trochę tak, że no nie będę myśleć, nie będę myśleć, będziesz myśleć, nie? Im mniej, tym lepiej. To jest też trochę tak, jakbyśmy, to jest taki fajny przykład, że idziemy ulicą, ktoś przychodzi koło nas i rzuca jakąś taką wulgarną uwagę na nasz temat. I większość ludzi po prostu to lekceważy, idzie dalej.
Natomiast gdybyśmy pobiegli za tym człowiekiem i zaczęli mu tam wtykać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, może by się okazało, że on byłby agresywny, skoczyłoby się to w ogóle na jakichś rękoczynach i ponieślibyśmy jeszcze większą stratę. No i to jest właśnie bardzo podobne. I to dlatego też te myśli, tutaj piszę tak, wcale nie dlatego, że jestem zgadzasz, czy uważasz to prawda, tylko dlatego, że zmniejszy to prawdopodobieństwo, że ten człowiek będzie kontynuował te myśli, nie? Po prostu dlatego odchodzisz, nie? Dlatego pozwalasz temu człowiekowi odejść. I tak samo jest z tymi automatycznymi, natrętnymi myślami. Warto tutaj, że tak powiem, podsumować to wszystko, że ani myśli, ani uczucia nie są faktami. Jednakże ten silny komponent strachu, który jest wywoływany przez ciało migdałowate i ta sytuacja tego ciągłego alarmu, nie? Powoduje, że gdy te emocje nas tak bardzo zalewają, że my po prostu myślimy, że to jest, zaczynamy żyć w tym świecie, nie? Podczas gdy tak naprawdę trzeba wykonać cały wysiłek ku temu, aby wytworzyć tą nową ścieżkę neurologiczną. I muszę Wam powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem przeczytałam tą książkę Uwolnij się od natrętnych myśli i wspomnień Sally M. Winston i Martina Seyfa, praktyków z wieloletnim doświadczeniem, gdzie mamy właśnie po pierwsze wyjaśnienie tego mechanizmu, po drugie cały szereg ćwiczeń i przykładów, jak można wytworzyć te nowe ścieżki neurologiczne, przez jakie ćwiczenia można sobie tu wybrać, mnóstwo przykładów. Więc muszę Wam powiedzieć, że książka niesłychanie ciekawa i bardzo pomocna. Nie wiem dla jak wielu osób, ale na pewno dla tych, którzy się z tym borykają, albo gdy macie bliskie osoby, to ja osobiście uważam, że psychoedukacja w różnego rodzaju problemach, od depresji, przez właśnie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe, w różnym nasileniu oczywiście, poprzez natrętne myśli i wspomnienia, jest tak czy siak bardzo, bardzo ważna, bo pozwala nam nabrać perspektywy i dystansu do naszego problemu i daje nam też ogromną motywację i nadzieję, że my możemy tą sprawę ograć w jakiś sposób, poszukując właściwego rozwiązania i stosując adekwatne do tego środki. Kochani, to na tyle. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas. Oczywiście proszę Was o co? O łapkę w górę, subskrypcję, naciśnięcie dzwoneczek i komentarze. Czy doświadczacie takich myśli? Czy jak się z nimi czujecie? Czy może już podjęliście, nie wiem, terapię, czy jakieś działania, które Wam w tym pomogły, a które mogą kogoś innego zainspirować do działania? Bo myślę, że warto jest żyć i cieszyć się życiem, bo takie sytuacje dosyć mocno mają wpływ na to, że obniża się nasza jakość życia. Więc kochani, zapiszcie to koniecznie w komentarzach. To na tyle na dzisiaj. Hej, do zobaczenia.